Cześć dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 396 odcinek podcastu BSSB z tajemnic. Dzisiaj sobota, czyli czas na ekspresowe podsumowanie tygodnia, a na rynku dosyć sporo się dzieje. No cóż, mam dla Was następujących kilka bardzo ciekawych informacji tuż na samym początku dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, Proprogressio, czyli organizacja, na której czele stoję i mam przyjemność w niej pracować już od kilku ładnych lat, nawiązała kolejne bardzo fajne partnerstwo z organizacją spoza granic naszego kraju. Tak, do grona naszych międzynarodowych partnerów dołączyła Izba Katalońsko-Polska wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jak sama nazwa wskazuje, organizacja ta jest ulokowana w regionie Katalonii, w Hiszpanii, i celem nawiązanej współpracy pomiędzy Izbą a Pro Progresio jest wspieranie polskich przedsiębiorców w rozwoju ich działalności na terenie Hiszpanii i Katalonii, jak również Hiszpanom czy też Katalończykom wspieranie rozwoju tutaj na terenie naszego kraju Polski. Nasze porozumienie obejmuje wymianę informacji, dostęp do różnego typu ekspertów, otwieranie drzwi w różnych instytucjach i wiele podobnych ciekawych biznesowych inicjatyw. Bardzo się cieszę na nawiązanie tej współpracy i wiem, że będzie ona poszerzała tutaj możliwości rozwijania przedsiębiorczości pomiędzy Polską a Hiszpanią. To pierwszy news, który mam dla Was na dzisiaj, ale nie Ostatni, jeszcze zanim wejdziemy do uporządkowanych informacji w EPT, czyli ekspresowym podsumowaniu tygodnia. Drugą rzeczą, którą chcę już teraz na początek wam powiedzieć, to to, że miesiąc marzec jest miesiącem kilku ciekawych premier wewnątrz mojej organizacji, czyli Pro Progressio. Tą jedną z premier, którą chcę się już teraz z Wami podzielić, jest uruchomienie wewnętrznych webinarów tylko i wyłącznie kierowanych dla członków klubu Pro Progressio. Start już 17 marca i bardzo ciekawy webinar na temat pozyskiwania finansowania na szkolenia swoich pracowników. To wydarzenie poprowadzi nam Marzena Sawicka z firmy Hillway. No, i to jest pierwsza premiera. Druga, 31 marca, w środę, będzie zorganizowana międzynarodowa konferencja pod szyldem BSS Tour. Tym razem BSS Tour International 2021 Game Changers. Tak, bardzo ciekawe wydarzenie, które będzie skupiało się na. Po rozmawianiu o różnych trendach, które mamy na rynku europejskim i światowym, chociażby w takich obszarach jak lokalizacje biznesowe, HR, IT, czy też kwestie operacyjne ze środowiska centrów usług wspólnych, całość prowadzona w języku angielskim i w międzynarodowym klimacie. O tym, z jakich krajów będziemy mieli gości. Jeszcze powiem Wam na koniec dzisiejszego odcinka. Zobaczmy, czy ja tutaj coś jeszcze dla Was mam. No mam, mam jeszcze dla Was informację taką, że wyobraźcie sobie, że rozpoczęło się chodzenie po Polsce nowych inwestorów. Tak, 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 na te informacje miasta czekały. No i bardzo się cieszę, że ci inwestorzy zaczynają coraz chętniej pukać do miast i dowiadywać się o możliwości rozwoju swojego biznesu. Mamy kilka bardzo ciekawych przykładów, a ci, którzy już tu wylądowali, pod koniec roku 2020, w tej chwili ruszyli na rekrutację. I ten ruch w rekrutacjach również jest całkiem niezły. Jestem po kilku rozmowach z agencjami rekrutacyjnymi i powiem Wam, ruch w interesie jest. I to na terenie całej Polski. Dobra. Tyle takiego przydługiego wstępu i takich szybkich wrzutek, które chciałem Wam dać jeszcze zanim przejdziemy do podcastów, raportów, newsów i zapowiedzi. No to co? Zaczynamy od podcastu. poniedziałek. Pojawił się odcinek numer 391, w którym o środowisku pracy rozmawiałem w duecie z Kariną Kreja z Kinarps. Karina jest również założycielką Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Bardzo ciekawa rozmowa, zachęcam do wysłuchania. Wtorek to już odcinek 392 i czwarta odsłona strategii sourcingowych w duecie z Piotrem Rudkowskim. Tak, zamknęliśmy cykl czterech rozmów na temat strategii sourcingowych. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście poprzednich odcinków, to zróbcie to koniecznie, bo macie tutaj encyklopedię wiedzy na temat tego, jak podchodzić do sourcingu. Środa to odcinek 393 o Kowalskim, pisanym przez C na początku, poznańskim coworkingu, gdzie rozmawiam w duecie z Jaśkiem Kowalskim przez K. Na początku. Tak, o Kowalskim z Kowalskim rozmowa o poznańskim rynku coworkingowym. Czwartek to odcinek numer 394 o tym, jak oczekiwania pracowników mijają się z rzeczywistością. I jest to odcinek, w którym analizuję raport firmy LMC. Piątek to odcinek 395 robotyczne abecadło z Krzysztofem i Konradem z firmy Mindbox. Wywiad, którego udzielili mi Krzysztofowi. Krzysztof Kuczkowski i Konrad Jakubiec dotyczył świata cyfryzacji, digitalizacji, optymalizacji pracy oraz edukacji na temat robotyki i szeroko pojętego RPA. Zachęcam do wysłuchania raportu. To spotkanie jest bardzo, bardzo ciekawe. Czas na raporty. Na rynku pojawił się raport firmy LMC, która dokonała analizy oczekiwań pracowników odnośnie wynagrodzeń miesięcznych i stawek godzinowych. Ta analiza została zestawiona z ofertą pracodawców, co przełożyło się na pierwszy w roku 2021 raport firmy LMC, właściciela marek Praca za rogiem i Timio. Posłuchajcie, w zasadzie nie posłuchajcie, przeczytajcie i zobaczcie, jakie są różnice pomiędzy oczekiwaniami a tym, co oferuje rynek. Drugi raport. Firma JLL opublikowała przegląd sytuacji na rynku gruntów inwestycyjnych, w tym biurowych, handlowych, mieszkaniowych, magazynowych, hotelowych. I pod centra przetwarzania danych. Jak wynika z raportu, druga fala pandemii pogłębiła trendy takie jak spadek popytu, duży wzrost ofert podnajmu oraz spadek liczby nowo zawieranych umów na rzecz przedłużania obecnych. To kilka z trendów dotyczących rynku biurowego w raporcie JLL, tych informacji jest znacznie więcej. Praca zdalna negatywnie wpływa na wzrok Polaków według badania przeprowadzonego przez firmę. UPSA Farm co czwarty badany źle lub bardzo źle ocenia kondycję swojego wzroku. O szczegółach i wynikach badania mówił Michał Członkowski. Wywiad udzielony serwisowi Newseria można przeczytać i posłuchać na stronach Outsourcing Portal. Na koniec raportów, coś z Kuszman and Wakefield agencja opublikowała raport Global Data Center Market Comparison. Wynika z niego m.in., że Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla inwestycji typu centra danych. Wśród powodów atrakcyjności lokalizacji naszego kraju wymienia się stosunkowo niewielkie koszty energii oraz niskie ryzyko huraganów. Czas na newsy! Jak informuje Justyna Orłowska, dyrektor programu GovTech Polska, w Polsce w ciągu pięciu lat będzie zapotrzebowanie na około 200 tysięcy specjalistów od sztucznej inteligencji. To już kolejny głos w dyskusji na temat zatrudnienia w obszarze AI. W lutym 2021 roku podczas dorocznej konferencji IAOP eksperci podkreślali, że w ciągu zaledwie dwóch lat w dwóch kolejnych lat globalne zapotrzebowanie na specjalistów od sztucznej inteligencji wyniesie 2,5 miliona osób. Obecnie szacuje się to zatrudnienie na około 650 tysięcy. Marta Kowalczyk-Rąpała z HubHR popełniła ciekawy artykuł na temat osób, które rezygnują z własnej działalności gospodarczej i decydują się na powrót na etat. Według przytoczonych danych w roku 2020 około 200 tysięcy firm zakończyło lub zawiesiło działalność. Czy reskilling, czyli zmiana swoich kompetencji, jest tu pewnym rozwiązaniem? O tym przeczytacie w tekście z HubHR. Doktor Izabela Tymińska po raz kolejny odkrywa ciekawe obszary związane z Cłem. Czy wiecie, że wysyłając darmowe towary na fakturze Proforma poza Unią Europejską, musicie zapłacić VAT? Takie wysyłki to częsta praktyka przy dostawach np. próbek towarów, zamienników czy towarów do badań. Warto znać przepisy dotyczące tego zagadnienia. Michał Lisawa z Baker McKenzie podzielił się ciekawymi odpowiedziami na pytania dotyczące możliwości wykonywania pracy zdalnej na egzotycznej plaży. Czy wiecie, że niektórzy pracodawcy zastrzegają w swoich regulaminach, że praca musi być świadczona w Polsce? Te i inne informacje od Michała Lisawy znajdziecie na stronach Outsourcing Portal. Firma Michael Page stawia kolejne kroki w Polsce. Od niedawna ma swój nowy oddział w Poznaniu. To stąd będą koordynowane procesy m.in. dla takich branż jak produkcja, logistyka, finanse, księgowość czy centra usług wspólnych ulokowanych w województwach wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim. Na czele Michael Page w Poznaniu stanął Sebastian Szurek. Czas na zapowiedzi. 17 marca Pro Progresio organizuje dla firm członkowskich klubu Pro Progresio zamknięty webinar o pozyskiwaniu funduszy na szkolenia pracowników. Wydarzenie potrwa 45 minut, rozpoczyna się o 10 i będzie przeprowadzone w języku polskim. 18 marca Positive Productivity organizuje webinar pod hasłem Jak dostarczyć pełną widoczność pracy oraz pewność optymalnej jej organizacji w zdalnej pracy biurowej. Start o godzinie 15.00. W dniach 23-26 marca odbędzie się konferencja Meeting Communication Collaboration Trends zorganizowana przez Morengo. Wydarzenie jest kierowane do osób i firm zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu wideokonferencji, pracy zdalnej, ergonomii środowiska pracy czy też tworzenia eventów online. 25 marca Digital Teammates zaprasza na webinar, co warto zautomatyzować w dziale obsługi klienta. Wydarzenie startuje o 10.30 i poprowadzą je Krzysztof Kozłowski oraz Karol Smoliński. Na koniec wracam do początku tego odcinka podcastu BSS bez tajemnic i zapraszam na BSS Tour International. 2021 Game Changers. Tak wygląda pełna nazwa tego wydarzenia. 31 marca online cztery panele eksperci z Wielkiej Brytanii, Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i Gruzji będą dzielili się swoim doświadczeniem, spostrzeżeniami, uwagami oraz tym, jak postrzegają rozwój sektora. Usług dla biznesu w roku 2021. Tak, będą tam rozmowy na temat tego, które lokalizacje i dlaczego mogą być atrakcyjne dla rozwoju sektora usług dla biznesu. Oprócz tego skupi skupimy się na obszarach hr HRowym IT. Oraz tym związanym z kwestiami operacyjnymi wewnątrz centrów usług wspólnych, czy też centrów typu BPO. Eksperci, tak jak wspomniałem, z wielu różnych krajów, co spowoduje, że dyskusja będzie miała wiele różnych wątków, wiele ciekawych punktów odniesienia, no i na pewno nie będzie spolaryzowana tylko i wyłącznie na naszym własnym polskim podwórku. Koniec tak, stawiamy kropeczkę tutaj już na końcu dzisiejszego EPT, dzisiejszego ekspresowego podsumowania tygodnia, ale mam dla Was jeszcze jedną informację. W trzecim tygodniu, który właśnie się nam będzie zaraz rozpoczynał marca, Pro Progresja idzie z kolejną premierą. O tym dowiecie się już w poniedziałek, i myślę, że to będzie dla co, po niektórych spore zaskoczenie. Ale nie będzie dla Was zaskoczeniem informacja, że to jest też ten tydzień, w którym na rynek wchodzi kolejne wydanie magazynu Outsourcing and More i wielka pula ciekawych artykułów, wywiadów, informacji, analiz i ciekawostek ze świata nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. I poza granicami naszego kraju. Już teraz Was zachęcam do śledzenia internetu, dlatego że wraz z początkiem tygodnia Outsourcing and more będzie dla Was już dostępny. No to co, patrzę sobie, czy ja tutaj jeszcze coś dla Was mam? Nie, nie mam dla Was. Kończę na dzisiaj. Dzięki serdeczne w takim razie za to, że byliście ze mną. Jeśli Wam się podoba podcast BSS bez tajemnic, to go zasubskrybujcie. Tak jak na YouTubie zrobiło to już ponad 200 osób. Ogromne ukłony w Waszą stronę. Tak, druga setka subskrybentów na YouTube przekroczona. Liczba subskrybentów na platformach podcastowych również rośnie. Dziękuję, że trafiają do Was te informacje. Dziękuję za wszelkie słowa, które do mnie kierujecie w mailach i komentarzach e, poprzez różne nośniki elektroniczne, którymi jesteśmy teraz otoczeni. Na dzisiaj ogromne ukłony w Waszą stronę. Ogromne ukłony w kierunku Marzeny Sawickiej oraz Przemka Sławińskiego, którzy są patronami. Tego podcastu na platformie patronite.pl. Wy też możecie być patronami, jeżeli tylko tego chcecie. Na dziś dziękuję, ukłony w Waszą stronę. Na razie, cześć.